Kolejna sprawa, zmiana uchwały Rady Miasta z 27 marca 2013 w sprawie przyjęcia programu dofinansowania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączanie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Projekt prezydenta, druk nr 1393. Bardzo proszę pani dyrektor Olszewska-Dej o przedstawienie projektu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja może tylko tak gwoli przypomnienia. Uchwała Rady Miasta nr 70/1028/13 z marca 2013 roku została podjęta w związku z wprowadzonym przez MPWiK do Wieloletniego Planu Rozwoju Sieci Kanalizacyjnych i Wodociągowej nowego programu pod nazwą Rozwój Sieci Osiedlowych. Program ten jest kontynuacją realizowanego do końca roku 2012 programu w trybie LII. W związku również z podjętą uchwałą kierunkową dla pana prezydenta miasta Krakowa dotyczącym tej samej problematyki, czyli rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, powstała właśnie uchwała z marca 2013 roku, która określała zasady przyznawania dotacji dla studni kanalizacyjnej realizowanej właśnie już w tym nowym systemie. W związku z rozpatrzeniem uchwały podjętej w marcu przez kolegium, przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz uwagami Urzędu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tej uchwale należało wprowadzić pewne poprawki. One zostały wprowadzone w paragrafie 6, 7 oraz 16 w związku z uwagami RIO oraz dokonano zmiany definicji przedsięwzięcia oraz pewnych zasad związanych z udzielaną pomocą de minimis w wyniku uwag prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji. Bardzo proszę koleżeństwo z tyłu, nie przeszkadzanie. Świnka budżetowa, tak jest. Proszę bardzo, pani dyrektor. Ten dzisiejszy projekt właśnie dotyczy tych wprowadzonych koniecznych zmian w uchwale, która była procedowana w marcu tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, w tej sprawie nie mamy żadnej komisji. To był druk wprowadzony w dniu dzisiejszym. Nie mamy także wniosku o odstąpienie. Nie mamy wniosku o odstąpienie dwóch czytań. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin zgłaszania autopoprawek na 16 lipca, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 18 lipca, godzina 15.